i tak nie chciałabym tu mieszkać. Chociaż... Zajrzymy jeszcze do tego drugiego domku, bo on ma inne wyposażenie. Dziękujemy. Idziemy dzisiaj dzień plażowy. Będziemy się byczyć na plaży. O, mamy nasz sok z baobaba. Tak na urlop to fajnie by było tutaj przyjechać. No, powiem wam, że piękny ten ośrodek jest i duży potencjał, bo to jeszcze jest projekt, który się rozwija, tak więc niektóre domy są już gotowe, niektóre zostały sprzedane, niektóre są na wynajem. Jakby ktoś był zainteresowany, to spieszcie się, szczególnie te osoby, które by chciały kupić. Tak więc szczegóły na miary będą tam w linku pod spodem. Ciekawe miejsce. I też trafiliśmy na ciekawych ludzi, zarówno właściciel Marek, Robert, który tutaj opiekuje się jednym z domków, Magda i Przemek, oni to już w ogóle, oni w Gambii tutaj są już któryś tam raz z kolei niezliczony i swego czasu prowadzili z synami hostel tutaj właśnie w Gambii, ale niestety za czasów pandemii ten hostel kurczę podupadł. No i tak jakby on taki niedosyt mają, próbują teraz, jakby rozpatrują jakie są możliwości, co by tu można było w tej Gambii po prostu jeszcze zdziałać, bo chcieliby tutaj zamieszkać na stałe. Tak więc dla nas to też jest taka fajna lekcja, tak jakby zobaczyć tą Afrykę trochę z innej strony, bo jak oglądaliście poprzednie odcinki, to mieliśmy no takie nie zawsze pozytywne jakieś wrażenia i przygody. Fajnie też zobaczyć drugą stronę medalu, nie? Że nie jest tak źle, że można sobie jakoś tutaj znaleźć taki swój kawałek kraju. Ale i tak nie chciałabym tu mieszkać. Chociaż... czy ja wiem? Jedziemy na wycieczkę całą ekipą i jeszcze jedzie z nami Asia. No ale tutaj by się czwarty zmieścił normalnie. No zmieściłby się, ale oni mówią, że jakby policja zatrzymała, to no, będzie mandat. Nie by chcieć na ataje. Natomiast jak w bagażniku jedzie, to nie będzie mandatu, tak więc wiecie. Gdzieś tam Asia z tym wszystko? Takie po gambińsku, nie? Tak. Dawaj, więc... Przemek, posłuchaj się, nie śmieję. Asia, wstąpimy na kafę tu, śmiało, ale nie śmiało, tam... do... możesz jest... dać do końca, jak chcesz. To stóry, ma dobrą miejscówę, tak więc spoko. Idziemy szukać tej kawy podobno fantastycznej i mimo, że my kawy normalnie nie pijemy, ale chętnie spróbujemy. Tak, on jeszcze robi siusiu jak dzieciak. Nasz Tobi zrobił siusiu. Bella też, tak więc wszyscy zdrowi. Thank you.
Oj, uwaga. Macie nowego przyjaciela. Ja mówię bieg, bo przecież go tu nie zostawimy nikomu. Najwyżej znajdziemy mu dom, no ale już teraz nawet nie szukamy. Gdzie? Bo jest zajebiście. A jeszcze jak wiesz, mówisz, że jest taki fajny, usłuchany, jak widzicie, pilnuje was to. No, to chodzi na zewnątrz. Gdyby się zaczął kręcić, to da znać, tak? Tak, nie, szczeka. Cokolwiek się nie dzieje, 50 metrów od namiotu, od auta i szaleje. A co, tu ta kawa? A, tu jest kawa. O, dobrze, że chociaż Magda kontroluje. Chłopaki poszli za daleko. Się jednak skończyła, ale mamy kolejne miejsce, gdzie tutaj nam pan będzie robił, ale już pewnie on ma gotową tą kawę w termosiku. Ja wolę to. No, not today, boy. Nie mogę go pasować. No, słoni, ale... Jestem pustakiem we Florencji. Kujemy. Poczekaj, bo... Patrzę przez kamerę. Trzymasz? Trzymam. Proszę, spróbuj ty pierwszy. To co, pójdziemy, Robert, po auto, nie? No bo co? Ja nie wiem, jaki jest plan. No przecież nie zrobimy zakupu bez samochodu, więc... Słuchaj. Nie, no patrz. Ja mam za dużo batkawic, więc jeszcze kawa, jakby dochodziła rano. Batkawic, co to jest po prostu? A ja mogę spróbować? Nie, złe przyzwyczajenia. No i nie spróbuję. O, jednak spróbuję. No to mam na chuj mi jeszcze jeden. Ja wolę herbatkę. Właśnie po co? No dobra. Ja wolę herbatkę. A co? To jest taka jak wszędzie? Nie, tu jest lepsza. Bardzo dobra, znaczy jest słodka, bardzo dużo mleka. Jak ktoś lubi latte, to na pewno mu posmakuje. Bardzo dużo mleka. Ja bym powiedziała, że to nawet słodkowe. Nie, ale czy ten właśnie ten smak to oczywiście. Idziemy do oceanu, czyli sami znajdziemy. Tak. On cały czas... No pokaż, nie, ja widzę, cały że... Cały czas pokazywał, że my jesteśmy tu. No. Jest, no. Teraz nagle już jest, wiesz, satelity pogubił i... No się gubi się, no to tak standard. Ale patrz, żeśmy wyjechali na sam meczet. Z daleka bardzo ładnie wygląda, jakby wchodził w morze. W ogóle jest inny, nie? Nie jest taki prosty i te kopoły. No bardzo ładny, bardzo fajna architektura. Taka przypomina hinduską architekturę. Aż tak dziwnie, zupełnie po prostu Magda robi zdjęcia. Fajnie było tu przyjechać, zobaczyć zupełnie coś innego. Nie, czy to miasto tutaj nie ma. Nie, co nie wydobywają. Trochę jednego, nie? Wyglądała taka szlaka spalona, nie? Piękna plaża, słuchajcie. Przepiękna po prostu. Taka zatoka. Z takimi skałami wulkanicznymi. Pięknie to wygląda. Pięknie po prostu. Tutaj spróbuję wejść na górę trochę i pokazać. Wow. Tutaj sok sprzedaje. Jedna szklanka 150, jedna butelka, nie wiem nawet ile. Aha. No to możemy nawet wziąć, nie? Czy nie? Wyśmiejemy. Ok, so wow. Yes, yes, three. We'll take three, thank you. My name is Dauda. Nice to meet you, Dauda. And me also, nice to meet you too. Here is Cotton Refreshment Center Berkuntu. Always I'm here, every day I'm here. So your name? My name is Sandra. Sandra. Where are you from? Poland. Poland. Nice to meet you. Thank you. Yeah. How are you? Good.
nie? Która ci się najbardziej podoba? A, taka. Takie wybrałaś, fajne. I ten pan sobie dorabia i po prostu sprzedaje wszystko, co się da. Popatrzcie, widzicie? Takie wielkie znaleziska. No my już takich nie znajdziemy, bo oni codziennie robią obchód plaży i wyzbierają. Takich muszelek jest tutaj pełno, można sobie samemu nazbierać. Z tych robią potem bransoletki. Ale te wielkie, no to naprawdę jest nie lada kratka. That's my tent. Yes, this is what I'm doing. Yeah, my tent is Katong Refreshment Center, Berkuntu. Yes, very nice place. Yeah. Czym dłużej tutaj jesteśmy, tym bardziej się przekonuję, że wiecie co, ale tak na urlop to fajnie by było tutaj przyjechać. Naprawdę. No. Zaraz pokażę wam jakiś domek, tak żeby było wiadomo, jakie są tutaj warunki, bo my tak tutaj obserwujemy, nie? No. Tutaj u góry jest jeszcze miejsce na podwójne łóżko. Przepiękne są te sufity z maty. Piękne to jest po prostu. Bardzo mi się to podoba. I tak, tak, można zasłaniać. Pani nam już tu zasłania, bo normalnie trzymają oczywiście te zasłonki zasłonięte, żeby było chłodno. Ja tutaj poodsłaniałam, żeby można było zrobić zdjęcia i coś tutaj nakręcić, żeby było widać lepiej. No fajne te domki są, no muszę wam powiedzieć, no bardzo fajne. Zajrzymy jeszcze do tego drugiego domku, bo on ma inne wyposażenie. Już wam pokażę, jak to wygląda w środku. O, proszę. Widzicie? Od razu widać, tutaj jest aneks kuchenny, więc fajnie, bo można sobie samemu coś przyszykować. Ta sofa oczywiście jest rozkładana i mogą tutaj spać dwie osoby, ba, nawet trzy bym powiedziała, spokojnie. Tutaj też jest łazienka, tym razem drzwi mamy fajne z maty zrobione i w środku łazienka wygląda bardzo podobnie, tak samo bym powiedziała. I znowu jest antresora na górze, sypialnia i taki sam piękny sufit, tak więc pójdziemy tam na górę. I tutaj z góry widok na salon wygląda w ten sposób. Bardzo tu czyściutko. I jest łóżko. No troszkę tutaj ciemno, bo nie mam tutaj światła, ale musicie uwierzyć, że tutaj na górze jest tak samo jak w tamtym poprzednim domku. Ale dół wygląda o wiele bardziej sympatycznie. Wszystkie te domy są na wynajem, a ceny w zależności od standardu troszkę się wahają, ale są bardzo przystępne. Fajnie, prawda? Nie jest to, wiecie, to nie są jakieś tutaj all inclusive, nie wiadomo co, ale właśnie my takich nie lubimy, prawda? Jakichś wielkich hoteli. Wiatr. Musimy poczekać. Morska bryza, mimo że kawałek jest do morza. Ale jednak morska bryza jest. Tak więc słuchajcie, no fajne miejsce. I podpytałam tutaj Marka troszeczkę o ceny.
bo na pewno każdy jest ciekawy i chciałby wiedzieć, nie? I muszę Wam powiedzieć, że on ma super ofertę. Można, słuchajcie, przyjechać tutaj na taki wypoczynek połączony z odrobiną zwiedzania i to kosztuje około 200 euro na tydzień z wyżywieniem. Śniadania i obiad o kolację i jedna wycieczka w tygodniu. Tak więc wydaje mi się, że za taką cenę to naprawdę, no bo weźcie. Tak na dobrą sprawę, jak ktoś ma dom w Polsce, to w zimie ogrzewanie będzie więcej kosztować niż te kilkaset euro, nie? Tak. Nie, no to fajnie. Ja nie wiem, czy pamiętacie, ale właśnie jak byliśmy pierwszy raz w Gambii, to tam poznaliśmy też takich Holendrów. I ja się pytałam właśnie, dlaczego oni zdecydowali się w Gambii osiedlić. No i właśnie wśród różnych powodów było przede wszystkim klimat. No słuchajcie, nie wiem jaką wy teraz macie temperaturę, ale popatrzcie, można się rozbierać, wygrzać w słońcu. No prawda. Powtarzam się z tym naprawdę. Trzeba by było go na ręce wziąć, wiesz, bo warczy pies tutaj. Wiesz co, tutaj my już byliśmy i to jest, ten pies był ok, ale na wszelki wypadek będziemy ostrożni. Poczekaj, chodź tutaj Bela, stay. Tak. Coś? Może ją wezmę na ręce, nie, już ucieka. Może spoko. Idziemy dzisiaj dzień plażowy. Będziemy się byczyć na plaży, a potem sobie w tym barze coś tam zjemy. Fajnie tu. Idę, tata, idę. Tutaj sobie dzisiaj też coś zjemy, tak więc popatrzmy na ceny. Od 250 do 350 takie podstawowe dania rybne i to jest z frytkami albo z ryżem. Tutaj jakiś, nie wiem, omlet, znaczy, jajko. Z braku innych fachowców wczoraj. Tutaj smażony kurczak, tak samo z ryżem albo z frytkami. 300 do 375. I takie tradycyjne gambijskie dania. Domoda, yasa. My to żeśmy już próbowali, to niekoniecznie jest nasze ulubione, więc my wolimy po prostu jednak fryty. I kurczak i ryba to zawsze jest dobrze. A tak dla przykładu, małe piwo kosztuje 125 dalasi, a jakiś naturalny sok właśnie zamówiliśmy, sok z baobabu, kosztuje 100 dalasi. O, mamy nasz sok z baobaba! Widziałem, że coś do fasoli. No, no fajne są te rzeczy. Ja mu się nie chce gadać, że są i tylko ma nagrane na megafonie sunglasses, wysty, dalasy. Tops, 550. 550. Ile? 550. No za 500 to na pewno sprzeda. Nie no, ładne. Ładne są, to trzeba przyznać. Ile to jest na polskie 500? 550, jakieś 40 zł. 40 zł, no to w sumie nie jest koniec świata, nie? To jest bez targowania, tak? Pan sam to maluje. A ciekawe jak się to potem pierze. O, i taka koszulka. O, piękne rzeczy. Super. Dziękujemy. O, hipopotam tutaj jest narysowany. Jak pan położy, to będzie widać. Aha. Pan pięknie maluje tutaj. Zobaczcie, tutaj jest namalowany hipopotam. And you can wash it with a machine from 40 degrees to 60 degrees. The color would never run off. O, super. No, czyli można prać. Tak przynajmniej pan tu gwarantuje.
Tak więc muszę wam powiedzieć, że ze wszystkich krajów, które żeśmy odwiedzili tu w Afryce Zachodniej, Gambię polecałabym najbardziej. I właśnie nie polecałabym zwiedzania, czy jakby przyjeżdżania tutaj na własną rękę, tak jak my to żeśmy zrobili, drogą lądową, przez te wszystkie granice, bo wtedy to jest właśnie taka gehenna. Natomiast jak sobie przylecisz samolotem, ktoś ciebie odbierze, bo tutaj Marek też mówi, że właśnie oni zapewniają transfer, czyli ktoś po ciebie przyjedzie, przywiezie cię tutaj do takiego Afropolis, a tutaj się tobą zaopiekują. Tu masz, wiecie, fajnych ludzi dookoła, obsługa też jest bardzo miła, tak więc będą tutaj na pewno spotkasz się z innymi osobami, które albo tu mieszkają na stałe, albo po prostu są tutaj też na wypoczynku. Pojadą z tobą na bazar, wiecie, możesz jakby posmakować tej Afryki, zobaczyć takie prawdziwe życie, wioski, które są tutaj dookoła, miasteczka, poznać ludzi, ale jest to po prostu takie w granicach takiego dobrego smaku, o, tak bym powiedziała, tak? Ty też zobaczysz tą prawdziwą Afrykę, ale nie musisz tak zmagać się tutaj, tak walczyć. Więc to jest właśnie chyba to, co ciągle szukam odpowiedzi na pytanie, dlaczego Afryka niektórych tak fascynuje, dlaczego niektóre osoby wracają tutaj ponownie i ponownie i ponownie, lub właśnie decydują się zamieszkać na stałe. I tak. Jakbyście chcieli posmakować Afryki, to przyjeżdżajcie do Gambii. Jeżeli ktoś jest zainteresowany pobytem tutaj, w tym ośrodku, to napiszcie w komentarzu, a ja wam wyślę szczegóły. Bo wydaje mi się, że to jest naprawdę fajne miejsce. No, sama bym tu przyjechała na urlop. Zresztą no, jakby okazję poczuć się jak turyści, popływać w tym basenie, właśnie skorzystać z tych oferowanych tutaj wycieczek, które częściowo są w cenie, a niektóre można sobie jeszcze wykupić, bo jakby my, to są inne, wiecie, jak ferma węży, krokodyli, jakieś tam małpy można pokarmić, takie różne, wiecie, no takie atrakcje jak dla turystów. No my z tego nie korzystamy, ale nie znaczy, że tego tutaj nie ma. Tak więc tak, cieszę się, że akurat tutaj żeśmy trafili, tak więc los nad nami czuwa, super, że poznaliśmy Beatę, Pawła, którzy nas przyprowadzili tu, że tutaj spotkaliśmy te fantastyczne osoby i pięknie, no super, przyjeżdżajcie do Gambii. Wow, tutaj taki już deluxe, tutaj jest aneks kuchenny, jak widać. Fajnie czyściutko. Tutaj muszę powiedzieć, że jest dużo czyściej przez to, że są płytki na podłodze i ściany są pomalowane. Tu niestety mają duży problem z grzybem. Tak więc malując taką farbą, jak to kiedyś się u nas malowało emulsyjną w łazienkach, nie ma problemu. Fajny zapach. Tobi, nie wprowadzaj się. No i zakopaliśmy się. Poszedł.